podstawie tej pieśni, jak również też i wypowiedzianej modlitwy pomyślałem o kilku wierszach, które są zapisane w księdze proroka Habakuka. Zuerst aus Kapitel 1, die Verse 1 bis 5. Najpierw przeczytamy z pierwszego rozdziału te wiersze od 1 do 5. Księga Habakuka, 1 rozdział od 1 do 5 wiersza. Wyrocznia, którą prorok Habakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. Die Verse 12 und 13. Wiersze 12 i 13. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu. Skało, ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Dlaczego jednak przypatrujesz się przewrotnym? Milczysz, gdy bezbożny pożera sprawiedliwego. Von Kapitel 2, die Verse 1 bis 4. 2. rozdział, wiersze od 1 do 4. Muszę stanąć na mym posterunku, udać się na basztę. Muszę wypatrywać i baczyć, co mi powie, co odpowie na moją skargę. I odpowiedział mi Pan, mówiąc: zapisz to, co widziałeś, i wyryj to na tablicach, aby to można było szybko przeczytać, gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go, gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Von Kapitel 3, der Vers 2 und 17 bis 19. Z 3. rozdziału 2 wiersz. Panie, słyszałem od Ciebie wieść, widziałem, Panie, Twoje dzieło. W najbliższych latach tknij w nie życie, w najbliższych latach objaw je. W gniewie pomnij na miłosierdzie. I od 17 do 19 wiersza. Zaiste drzewo figowe nie wydaje owocu, a na winoroślach nie ma gron. Zawodzi drzewo oliwne, a rola nie dostarcza pożywienia. W ogrodzeniu nie ma owiec, a w oborach nie ma bydła. Lecz ja będę radował się w Panu, weselił się w Bogu mojego zbawienia. Wszechmogący Pan jest moją mocą, sprawia, że moje nogi są chyże jak nogi łań i pozwala mi kroczyć po wyżynach. Przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Das Prophetenbuch Habakuk ist eines der interessantesten Bücher im Alten Testament. Ta księga proroka Habakuka jest jedną z najbardziej interesujących ksiąg Starego Testamentu. Es steht nahezu einzigartig da. I można powiedzieć, ona jest prawie że wyjątkowa, jedyna w swym rodzaju. Denn es hat einige Besonderheiten. Dlatego, że ona cechuje się szczególnymi rzeczami. Das eine ist, wir wissen gar nicht genau, wann dieses Buch überhaupt spielt. A pierwsze to dlatego, że my w ogóle nie wiemy dokładnie, w którym okresie czasu rozgrywa się treść tej księgi. Du hast in dem Buch keine einzige Zeitangabe. W tej księdze nie ma ani jednej wzmianki, która by mogła przyporządkować ją czasowo. Wir wissen also gar nicht, welcher König in der Zeit lebte, als Habakuk lebte. Nie jest wspomniany król, który by w tym czasie żył, w którym prorok Habakuk prorokował. Und auch in den anderen biblischen Büchern finden wir nichts über Habakuk. Również też i w żadnych innych księgach biblijnych nie znajdujemy nic na temat Habakuka. Wir haben kaum Informationen über ihn selbst. Nawet niewiele mamy informacji, co dotyczy jego samego. Vielleicht war er ein Levit im Tempel aufgrund von Kapitel 3. Może był akurat lewitą usługującym w świątyni, patrząc na treść 3. rozdziału. Er war ganz sicherlich ein Prophet, denn so wird er hier bezeichnet. Ale z całą pewnością był prorokiem, gdyż tak też tutaj jest nazywany. Wir haben einen Hinweis, wann dieses Buch stattgefunden haben könnte. Mamy tylko wskazówkę, w jakim okresie czasu ta księga mogła być zapisana. Nämlich kurz bevor die Chaldäer über Israel fallen sollten. Mianowicie krótko przed tym czasem, gdy Chaldejczycy napadli na Izraela. Aber das ist nur ein Hinweis zwischen den Zeilen. Ale to jest tylko taka wskazówka, która jest zapisana, jak to się mówi, pomiędzy wierszami. In diesem Buch finden wir keine direkte Zeitangabe. Bo w treści tej księgi nie znajdujemy żadnej bezpośredniej wskazówki, jakichś danych. Das hat natürlich einen Grund. Naturalnie ma też i to swoje znaczenie. Gott möchte uns ein vollkommen zeitloses Buch geben. Zamiarem Boga było, aby nam darować właśnie taką księgę, która by była pozbawiona jakichś oznak czasowych. Das heißt ein Buch, das zu jeder Zeit vollkommen gültig und aktuell ist. A to oznacza, że to ma być księga, która w każdym okresie czasu jest całkowicie ważna i aktualna. Denn in diesem Buch werden die großen Fragen des Lebens behandelt. Dlatego, że w tej księdze rozważane są te największe pytania, jakie powstają w życiu człowieka. Die eine Frage ist, wie lange? Jedno z pytań brzmi, jak długo? Und die zweite Frage ist, warum? A drugie pytanie brzmi, dlaczego? Es sind die beiden großen Fragen, die sich durch dieses Buch ziehen. Są to takie dwa wielkie pytania, które chodzą przez całą treść tej księgi. A są to pytania, które również i ludzie wierzący w różnych czasach swojego życia też stawiają. Dlatego też i w tej księdze nie znajdujemy żadnych wzmianek co do czasu. Das zweite Außergewöhnliche ist, a drugą szczególną rzeczą w tej księdze jest to, das ganze Buch ist ein Gespräch. Że cała księga to jest w zasadzie treść dialogu. Es ist ein Gespräch zwischen Habakuk und Gott. Jest to po prostu treść dialogu Habakuka z Bogiem. Und zwischen Gott und Habakuk. I pomiędzy Bogiem a Habakukiem. Und Habakuk behandelt bestimmte Fragen, die er in das Licht Gottes stellt. I Habakuk rozważa tu poszczególne sprawy, po kolei je stawiając w świetle Bożym. Wir können noch etwas ganz Wichtiges in diesem Buch lernen. I możemy jeszcze się jedną ważną rzecz z tej księgi nauczyć. Die äußeren Lebensumstände haben sich in dem ganzen Buch von Habakuk nicht verändert. Zewnętrzne okoliczności życiowe w całej treści tego proroka Habakuka w ogóle się w niczym nie zmieniły. Aber was sich verändert, ist der Herzenszustand von Habakuk. Ale to, co się zmieniło, to właśnie stan serca Habakuka. Gucke, er ist in Kapitel 1 der fragende Prophet. Spójrzcie, on w 1. rozdziale jest tym prorokiem, który stawia pytania. Er wird in Kapitel 2 zu einem wartenden Propheten. On staje się w 2. rozdziale prorokiem, który oczekuje. Und er wird in Kapitel 3 zu einem anbetenden Propheten. A przekształca się w rozdziale 3 w proroka, który staje się oddającym cześć albo uwielbiającym czcicielem. Noch einmal, ohne dass sich äußerlich irgendwas in seinem Leben verändert hat. Jeszcze raz to powtarzam, nie zmieniło się z rzeczy zewnętrznych nic w jego życiu. Wir haben das gesungen, wir freuen uns deiner Gegenwart. My też o tym śpiewaliśmy, że my cieszymy się Twoją obecnością. Und das ist das, was die Gegenwart des Herrn in unserem Leben bewirkt. I to jest właśnie to, co ta obecność naszego Pana w naszym życiu może sprawić. Gucken wir uns das mal ein klein wenig genauer an. Troszeczkę zwróćmy teraz dokładniej uwagę na treść tej księgi. Die Zustände zur Zeit Habakuks waren schrecklich im Volk Gottes. Okoliczności w czasach życia Habakuka w narodzie izraelskim były przerażające. Man kann es fast mit der Zeit aus dem 2. Timotheusbrief vergleichen. Można by było je prawie porównać z tym czasem, jaki jest opisany w drugim liście do Tymoteusza. Wo die Rede ist von dem großen Haus. Von dem großen Haus. Tam w tym treści tego listu mowa jest o tym wielkim domu. Wir können das einmal aufschlagen. Możemy to też teraz otworzyć. Timotheus 2, Vers 20. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 20 wiersz. In einem großen Haus aber sind nicht allein goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. W wielkim zaś domu są nie tylko naczynia złote i srebrne, ale też i drewniane i gliniane. Jedne służą ku czci, a drugie do spraw pospolitych i niesławie. In so einer Zeit befindet sich ungefähr Habakuk. I w takim akurat czasie znajdował się Habakuk. In so einer Zeit befinden wir uns heute auch. I w takim samym czasie my i dzisiaj się znajdujemy. Wir haben ein Gemisch von wiedergeborenen Christen und von Namenschristen. Znajdujemy wokoło siebie mieszankę chrześcijan, którzy są nowonarodzeni, i takich chrześcijan, którzy tylko są nimi z nazwy. Goldene und silberne Gefäße, Kinder Gottes. Są te złote i srebrne naczynia, czyli dzieci Boże. Hölzerne und irdene, ein Bild von den Namenschristen. Drewniane i również gliniane naczynia, które są obrazem na tych chrześcijan według nazwy. Aber dann wird unterschieden zwischen denen zur Ehre und zwischen denen zur Unehre. A potem jest pokazana różnica pomiędzy tymi, którzy są ku sławie, i ci, którzy są ku niesławie. Und es ist völlig klar, dass natürlich alle Namenschristen Gefäße zur Unehre sind. I to oczywiście jest całkowicie jasne, że wszyscy chrześcijanie, którzy tylko takimi są z nazwy, są tymi naczyniami, które nie są ku czci. Und jetzt müssen wir gut aufpassen. I teraz musimy bardzo dobrze uważać w tym momencie. Alle goldenen Gefäße, alle Gefäße zur Ehre sind natürlich goldene Gefäße. Wszystkie naczynia, które są ku czci, to są naczyniami złotymi. Aber nicht alle goldene Gefäße sind auch Gefäße zur Ehre. Ale odwrotnie mówiąc, nie wszystkie złote naczynia są ku czci i chwale. Wir haben das gestern bei Lot gesehen. Wczoraj mogliśmy to oglądać w przypadku osoby Lota. Er war ein goldenes Gefäß. Wprawdzie był on złotym naczyniem, aber ein Gefäß zur Unehre. Ale naczyniem, które nie służyło ku czci. Und das ist hier der Zustand, in dem Habakuk lebt. I taki właśnie jest stan ludności, która żyje wokoło Habakuka. Der Zustand war so schlimm, wie Vers 3 sagt, dass es Gewalt und Streit im Volk Gottes gab. Taki stan był, że mamy opisane to w drugiej połowie trzeciego wiersza. Panował ucisk i przemoc. Vers 4 sagt sogar, dass das Wort Gottes kraftlos gewesen ist. A czwarty wiersz nam nawet pokazuje, że Słowo Boże stało się w ogóle bezsilne, które tu jest określone jako prawo. Das bedeutet nicht, dass es in sich keine Kraft mehr hatte. To wcale nie oznacza, że to Słowo Boże samo w sobie nie miało siły. Aber das Wort Gottes konnte nicht mehr wirken nach außen. Ale Słowo Boże w tym czasie nie mogło w ogóle na zewnątrz działać. Weil der Gottlose den Gerechten umzingelt. Dlatego, że człowiek bezbożny osaczał tego sprawiedliwego. Das heißt, die wenigen Gerechten, die das Wort Gottes noch praktizieren wollten, a więc to oznacza, że ta niewielka grupka tych sprawiedliwych, którzy jeszcze w swoim życiu chcieli Słowo Boże w praktyce stosować, sie wurden umzingelt von den Gottlosen, von den Namenschristen, den Menschen ohne Gott. Oni byli osaczeni przez tych bezbożnych, czyli tych w dzisiejszych czasach chrześcijan według nazwy, którzy żyli bez Boga. Die die Wahrheit verdrehten. Wszystkich tych, którzy przekręcali prawdę, sodass das Wort Gottes nach außen nicht mehr wirken konnte. Tak, że na zewnątrz Słowo Boże nie mogło działać. Wir haben heute das Gleiche. I w dzisiejszych czasach mamy dokładnie taką sytuację. Es ist schon eine ernste Zeit. To z całą pewnością jest bardzo poważny czas. Und Habakuk hat das gesehen. I Habakuk to zobaczył. Und kommt jetzt mit dieser Problematik zu Gott. I on z tą problematyką przychodzi do Boga. Aber Habakuk ist dabei demütig. Ale Habakuk jest jednocześnie bardzo pokorny. Er erkennt an, dass es noch mehrere Gerechte gibt. On to również też zauważa, że w kraju jest wielu takich, którzy są sprawiedliwi. Und das unterscheidet ihn so dramatisch von Elia. I to właśnie go tak dramatycznie mocno odróżnia od osoby proroka Eliasza. Elia kam mit einer ähnlichen Frage zu Gott. Bo Eliasz też przyszedł z podobnym pytaniem do Boga. Aber sagte, ich allein bin übrig geblieben. Ale dodaje do tego, a ja sam pozostałem tylko. Und das war eine so schreckliche Sünde in den Augen Gottes, dieser Hochmut. A ta pycha właśnie była w oczach Bożych tak wielce przerażającym grzechem, dass er der einzig Gläubige des Alten Testaments ist, że rzekomo on jest tym jedynym wierzącym człowiekiem Starego Testamentu, von dem eine Sünde im Neuen Testament erwähnt wird. I jako jedyny człowiek Starego Testamentu w Nowym Testamencie jest wspomniany łącznie z tym grzechem, który popełnił. Habakuk hat eine demütige Einstellung. Habakuk przyjmuje pokorne nastawienie. Er sieht die anderen Gerechten, die auch da sind. On widzi też innych sprawiedliwych, którzy w tym kraju są jeszcze obecni. Und er kommt zu Gott und sagt in Vers 2: Wie lange, Herr, habe ich schon zu dir geschrien? I przychodzi do Boga i tak jak czytamy w drugim wierszu, krzyczy do Boga: Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc? Vers 3: Warum lässt du mich Unheil sehen und schaust Mühsal an? I wiersz 3, dlaczego dopuszczasz, abym patrzył na tę złość i spoglądał na bezprawie? Gott, wie lange habe ich zu dir geschrien und warum machst du nichts? Boże, jak ja długo już do Ciebie wołam, a Ty nic nie robisz. Das ist die Frage, die Habakuk hat. To jest pytanie, którym zajmował się Habakuk. Ich bin davon überzeugt, wir können das anwenden auf alle unsere Fragen unseres Lebens. Jestem przekonany, że wszyscy możemy zastosować takie nastawienie do wszystkich spraw, jakie do głębi wzruszają nas w życiu naszym. Dass es Lebensfragen gibt oder Lebensumstände, wo wir schon lange zu Gott gerufen haben. Są takie życiowe pytania albo okoliczności życiowe, w sprawie których my żeśmy już długo wołali do Boga. Vielleicht sogar, wie es hier heißt, zu Gott geschrien haben. Tak, może jak i tutaj jest opisane, żeśmy krzyczeli do Boga. Und wir haben das Gefühl, Gott würde nicht hören. I odnosimy takie wrażenie, jakoby Bóg nie słyszał. Oder wir haben diese Frage, warum änderst du nichts, Herr? I mamy takie pytanie, Panie, dlaczego niczego nie zmieniasz? Herr, warum bin ich in diesen Lebensumständen? Panie, dlaczego jeszcze dalej tkwię w tych okolicznościach życiowych? Und wir sind so mit diesen Lebensumständen beschäftigt, dass wir ja keinen Ausweg mehr sehen. I tak bardzo jesteśmy zajęci tymi trudnymi okolicznościami życiowymi, że nie widzimy sposobu wyjścia z nich. Dass wir den Blick auf unseren Herrn verlieren. I to powoduje, że my jednocześnie mamy zakłócone spojrzenie na samego Pana. Weil diese äußeren Lebenssituationen einfach so niederdrückend sind. Dlatego, że te zewnętrzne sytuacje życiowe tak bardzo są przygniatające dla nas. Wir merken, wir haben einen völlig zeitlosen Propheten. A więc możemy potem zauważyć, że przed nami znajduje się prorok, który jest ponadczasowy. Wo es hier um die großen Fragen unseres Lebens geht. Gdy właśnie chodzi o te wielkie pytania, jakimi jesteśmy poruszeni w naszym życiu. In den Versen 5 bis 11 gibt Gott eine Antwort auf diese Fragen. W wierszach od 5 do 11 Bóg udziela odpowiedzi na te pytania. Und ich will das kurz zusammenfassen, was da steht. Ja krótko to streszczę, co tam jest napisane. Gott sagt zu Habakuk, Bóg powiedział: słuchaj, Habakuku, Habakuk, all das, was du mir beschrieben hast, Habakuk, wszystko to, co ty mi opisałeś, das habe ich auch gesehen. To ja też to widziałem. Habakuk, ich habe auch gehört, dass du lange zu mir schon wegen dieser Sache rufst. Habakuku, ja również też i słyszałem to, że ty przez długi czas do mnie w tej sprawie wołasz. Und Habakuk, ich werde dir jetzt die Antwort geben. I teraz, Habakuku, słuchaj, ja dam ci odpowiedź. Ich werde ein Volk senden, um mein Volk zu richten. Ja ześlę tutaj taki naród, który osądzi mój naród. Und zwar wie das Vers 6 sagt, die Chaldäer werde ich schicken. I tak jak tutaj wiersz 6 to pokazuje, ja poślę Chaldejczyków. Und dann werden in den folgenden Versen die Chaldäer beschrieben. I w tych następujących po tym wierszu wierszach są Chaldejczycy opisani. Als ein sehr kriegerisches Volk. Opisani są tutaj jako lud, który bardzo często oddaje się tej sprawie wojny. Als ein sehr brutales Volk. A więc jest to naród bardzo brutalny. Als ein Volk dem anderen nicht standhalten können. A więc naród, przed którym wiele narodów nie jest w stanie się ostać. So heißt es zum Beispiel in Vers 6, in Vers 10. I tak na przykład jest napisane w wierszu 10. Es lacht jeder Festung. Oni wyśmiewają się z każdej twierdzy. Habakuk ist geschockt. I Habakuk jest zeszokowany. Mit dieser Antwort hat er nicht gerechnet. On nie liczył się z tego rodzaju odpowiedzią. Und diese Antwort löst eine zweite Frage bei ihm aus. I taka odpowiedź wyzwala w nim drugie pytanie. Und diese Frage ist genauso aktuell in unserem Leben. I to pytanie jest również wielce aktualne i w naszym życiu. Aber vorher muss ich noch auf einen Vers genauer eingehen. Ale zanim to omówimy, to wcześniej jeszcze musimy jeden wiersz dokładniej wspomnieć. Denn wir haben in dem Propheten Habakuk 3 Verse, die im Neuen Testament zitiert werden. Dlatego, że w tej księdze Habakuka mamy 3 wiersze, które w Nowym Testamencie były zacytowane. Allein, wenn man sich nur diese 3 Verse angucken würde, bräuchte man schon mehr als eine Stunde. Gdybyśmy tylko się zajęli treścią tych 3 wierszy, to na pewno by nam to zajęło więcej niż 1 godzinę. Denn sie weisen immer konkreter hin auf Christus. Dlatego, że te wiersze jeden po drugim coraz to bardziej konkretnie wskazują na Chrystusa. Ich werde das gleich zeigen in Kapitel 2. Wkrótce to pokażę w drugim rozdziale. Doch zunächst einmal Vers 5 aus Kapitel 1. Ale najpierw zajmijmy się wierszem 5 z naszego 1 rozdziału. Seht unter den Nationen und schaut und erstaunt, staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen. Ihr würdet es nicht glauben, wenn es erzählt würde. Spójrzcie na narody i zobaczcie, patrzcie ze zdumieniem i trwogą, bo za waszych dni dokonuję dzieła, w które nie uwierzycie, gdy wam ktoś o nim będzie opowiadał. In Apostelgeschichte 13 wird dieser Vers aufgegriffen. W Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale ten wiersz jest również i rozważany. Aber Gott wandelt ihn ab. Ale Bóg tutaj go troszeczkę przekształcił. Aber damit verstehen wir die Bedeutung dieses Verses etwas besser. Ale w tych słowach z Nowego Testamentu treść tego wiersza powoduje, że możemy go lepiej zrozumieć. Vers 41, Kapitel 13, Vers 41. 13 rozdział Dziejów Apostolskich, 41 wiersz. Seht ihr Verächter und verwundert euch und verschwindet, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet, wenn es euch jemand erzählt. Dzieje Apostolskie, 13 rozdział, 41 wiersz. Patrzcie, szydercy, zdumiewajcie się i przepadnijcie, bo oto dokonuję dzieła za dni waszych, dzieła, któremu nigdy nie uwierzycie, gdy ktoś wam o nim opowiadać będzie. In Habakuk 1, Vers 5 ist es ein Vers, der das Gericht Gottes ankündigt. W Habakuka w 1 rozdziale ten 5 wiersz jest wierszem, który ogłasza nastanie tego sądu Bożego. Ein Gericht, das man nicht glauben würde, wenn es nur erzählt würde. Jest to opis czegoś takiego, w co trudno będzie uwierzyć, gdyby ktoś nam o tym opowiadał. Denn Gott sendet ein gottloses Volk, um sein Volk zu züchtigen. Dlatego, że Bóg zsyła właśnie bezbożny naród, aby on dokonał tego sądu i ćwiczenia nad narodem jego wybranym. Aber hier in Apostelgeschichte 13 wird es ein Vers der guten Botschaft. Ale tutaj w tym 13 rozdziale Dziejów Apostolskich, 41 wiersz, ten wiersz jest w treści swojej wierszem, który daje nam tą dobrą nowinę. Da wird es ein Vers der Gnade. I on tutaj jest, można powiedzieć, wierszem objawionej łaski. Seht ihr Verächter, sagt Vers 41. Patrzcie, szydercy, mówi ten wiersz 41. Damit sind die Juden gemeint, die die gute Botschaft verachteten. Tutaj ma na myśli Żydów, którzy pogardzali tym poselstwem Ewangelii. Nämlich die Botschaft von Jesus Christus vom Kreuz von Golgatha. Pogardzali tym poselstwem o Jezusie Chrystusie i o Golgocie. Der allen Menschen gesagt hat, dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Którzy twierdzili, że jest tylko jedna droga do Boga. Sie verachteten diesen Messias. Oni pogardzili tym Mesjaszem. Und jetzt sagt Gott zu ihnen, verwundert euch. A teraz Bóg do nich mówi, wy teraz zdumiewajcie się. Denn ich wirke ein Werk in euren Tagen, ein Werk, das ihr nicht glauben werdet. Bo oto dokonuję dzieła za dni waszych, w które nie uwierzycie. Nämlich, dass das Evangelium jetzt auch zu den Nationen ausströmen wird. A mianowicie to, że ja teraz spowoduję, żeby Ewangelia popłynęła do wszystkich narodów ziemi. Es weist also wieder darauf hin, dass Gott Gericht üben muss. A więc to wskazuje na to, że Bóg musi dokonać sądu. Wie wir das gestern gesehen haben, wenn Menschen nicht wollen. Tak jak wczoraj mogliśmy to oglądać, wtedy, gdy ludzie nie chcą się nawrócić. Aber es ist gleichzeitig gepaart mit Gnade für die, die seinen Sohn als ihren Retter annehmen. Ale jednocześnie idzie to w parze z łaską dla wszystkich tych, którzy Syna Bożego jako ratownika swojego przyjmują. So ändert also der Heilige Geist die Botschaft dieses Verses ein klein wenig ab. I tak Duch Święty te poselstwo zawarte w treści tego wiersza troszeczkę teraz w Nowym Testamencie odmienia. I możemy zauważyć, że Bóg nie tylko po prostu coś cytuje w Nowym Testamencie, sondern dass Gott aus seinem ersten Teil, aus dem Alten Testament, Verse nimmt und so zusammensetzt, dass sie eine neue Botschaft bekommen können. Ale Bóg tak tą pierwszą część tego wiersza przekształca i tak cytuje, aby ten wiersz w Nowym Testamencie stał się treścią nowego poselstwa. Das heißt, dieser Vers zeigt uns in Apostelgeschichte 13. To znaczy, że ten wiersz nam pokazuje w Dziejach Apostolskich 13 rozdziale, dass Gott nicht nur ein Gott des Gerichtes ist, że Bóg nie tylko jest Bogiem sądów, wie man das in Vers 5 von Kapitel 1 bei Habakuk verstehen könnte. Jak można by było zrozumieć z treści tego wiersza w pierwszym rozdziale, 5. wiersz Księgi Habakuka. So, er ist auch ein Gott der Gnade. Nie, tu jest pokazane, że on również jest Bogiem łaski. Und das Interessante ist, dass Habakuk das ein klein wenig verstanden hat. I to, co najbardziej interesujące, to to, że Habakuk właśnie troszeczkę to zrozumiał. Er stellt diese Frage, warum in Vers 13? On stawia wprawdzie to pytanie w wierszu 13 tego pierwszego rozdziału. Dlaczego? Gott, wie kannst du ein Volk schicken, das gottloser ist als dein Volk, um dein Volk zu züchtigen? Boże, jak możesz Ty posłać naród, który jest jeszcze bardziej bezbożny niż Twój własny naród, aby Twój własny naród sądzić? Gott, wie kannst du das machen? Bist du nicht gerecht? Boże, jak możesz to uczynić? Czyż Ty nie jesteś sprawiedliwy? Aber, sagt er in Vers 12, ale mówi, tak jak czytamy w wierszu 12, das eine gewaltige Aussage, jest to potężna treść tego wiersza. Wir werden nicht sterben. My nie umrzemy. Er wusste also, das Gericht Gottes war nötig, es war berechtigt. On wiedział, że ten sąd Boży był rzeczą konieczną i potrzebną. Aber gleichzeitig gibt es einen Lichtblick. Ale jednocześnie on tutaj ma taki sposób spojrzenia na to, der hier aber noch verneinend formuliert wird, który tutaj w treści nawet tego wiersza jest jako zaprzeczenie sformułowane. Er sagt nicht, wir werden leben. On nie powiedział tu bezpośrednio, my będziemy dalej żyli, sondern er sagt, wir werden nicht sterben. Tylko on mówi, że my nie pomrzemy. Er hat schon ein klein wenig geahnt, dass in Vers 5 mehr drin steckt als nur Gericht. A więc on troszeczkę domyślił się tego, że w tym wierszu 5 więcej jest treści, niż na pierwszy rzut oka można to przeczytać. Denn Gott ist gleichzeitig der Fels, bo Bóg jednocześnie jest skałą, und Gott ist heilig, i Bóg jest święty. Er sagt das in Vers 12, mein Heiliger. I dlatego on nazywa go tutaj moim świętym. Ein Ausdruck, der sonst häufig im Buch Jesaja benutzt wird. Jest to wyrażenie, które często w księdze Izajasza jest używane. In Bezug auf Jesus Christus. A w powiązaniu jest pokazane na Jezusa Chrystusa. In Verbindung mit dem Volk Israel. I w powiązaniu z jego narodem izraelskim. Aber hier lässt Habakuk diese Beziehung zu Israel weg und sagt nur mein Heiliger. Ale tutaj Habakuk zostawia z boku to powiązanie z całym narodem, a używa tego określenia: Ty jesteś dla mnie świętym. Gott, du bist heilig in Bezug auf die Gläubigen. Tak, Boże, Ty jesteś świętym, jeżeli chodzi o związek ze wierzącymi. Aber Gott, du bist auch heilig in Bezug auf die ungläubigen Menschen. Ale Boże, Ty jesteś też święty, jeżeli chodzi o powiązanie z niewierzącymi. Gott ist heilig. Bóg jest święty. Zu rein von Augen, böses zu sehen. I zbyt czyste ma oczy, aby mógł patrzeć na zło, 13 wiersz. Aber Habakuk 1 sagt, das gilt in Bezug auf alle Menschen auf dieser Erde. Ale Habakuk wie o tym, że to dotyczy wszystkich ludzi, którzy żyją na ziemi. Und das setzt uns Gläubigen eine große Verantwortung. A to wszystko wstawia nas, wierzących, w stanowisku wielkiej odpowiedzialności. Wie führe ich als Christ mein Leben auf dieser Erde? W jaki sposób ja, jako chrześcijanin, prowadzę swoje życie na tej ziemi? Als ein Heiliger? Czy jako święty? Dass die Praxis meiner Stellung entspricht? Tak, aby życie praktyczne było odpowiednie do stanowiska, w jakim zostałem postawiony. Dass ich der Sünde fliehe? Tak, że będę uciekał przed grzechem. Oder spiele ich vielleicht mit der Sünde und mit der Gnade Gottes? Albo może będę sobie igrał z grzechem i z łaską Bożą. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage für dein und mein Leben. Jest to bardzo, bardzo ważne pytanie, które musimy sobie postawić: ty w swoim, ja w swoim życiu. Und wir sollten nie versäumen, am Ende eines Tages mal Bilanz zu ziehen im Gebet vor Gott. I nigdy nie zaniedbujmy tego, abyśmy pod koniec dnia zrobić bilans swojego życia w tym dniu. Dass wir mal unser tägliches Leben in das Licht Gottes bringen. Abyśmy postarali się nasze codzienne życie postawić w świetle Bożym. Und ich mir persönlich die Frage stelle: Gott, habe ich das getan, was zu deiner Ehre gewesen ist? A ja osobiście stawiam sobie zawsze takie pytanie: czy ja dokonałem w tym dniu wszystko, Boże, tak, co by było ku Twojej chwale i czci? Habe ich wirklich ein heiliges, ein abgesondertes Leben geführt? Czy rzeczywiście prowadziłem święte i życie w odosobnieniu? Prüfen wir uns täglich da drin. Sprawdzajmy siebie właśnie w tym zakresie. Aber Habakuk sagt jetzt: Ja Gott, wie kannst du dann ein solches Gericht zulassen? Codziennie sprawdzajmy. A tu Habakuk pyta się: Boże, jak Ty możesz dopuścić do takiego sądu? Das Volk der Chaldäer ist doch noch, ich sag mal, unheiliger als dein Volk. Ten naród chaldejski jest, można to tak określić, jeszcze bardziej nieświęty niż Twój naród. Kennen wir diese Frage aus unserem Leben? Czy my tego rodzaju pytania nie znamy z naszego życia? Gott, warum geht es vielleicht den Menschen so gut, die ohne Gott sind? O Boże, dlaczego tym ludziom, którzy żyją bez Boga, tak dobrze się powodzi? Die sind vielleicht voller Gesundheit, was ich selbst nicht habe. Którzy cieszą się pełnią zdrowia, a ja może jego nie mam. Haben vielleicht viele materielle Güter, die mir fehlen. Posiadają wiele dóbr materialnych, których ja nie posiadam. Gott, ist das nicht ungerecht, wenn du so etwas machst? Boże, czy Ty jesteś niesprawiedliwy, że Ty coś takiego czynisz? Wenn Menschen ohne Gott auf der Erde mehr besitzen als Menschen mit Gott? Że ludzie bez Boga na tej ziemi żyjący więcej posiadają niż ludzie, którzy żyją z Bogiem? Das ist das, was wir tagtäglich oft beobachten können. Bo tak w rzeczywistości jest, co na co dzień możemy obserwować. Und da kommt diese Frage nach diesem Warum. I powstaje to pytanie: dlaczego? Und jetzt sagt Gott sozusagen zu Habakuk. I teraz Bóg zwraca się do Habakuka. Habakuk, damit ich dir diese Frage beantworten kann, musst du deine Position wechseln. Habakuku, jeżeli mam ci odpowiedzieć na to pytanie, to ty musisz zmienić swoją pozycję. Und das ist das erste, was wir in Kapitel 2 lesen. I to jest ta pierwsza rzecz, o której w drugim rozdziale czytamy. Habakuk ändert seine Stellung. Habakuka oglądamy jako takiego, który zmienił swoje stanowisko. Es heißt, auf meine Warte will ich treten und auf den Turm mich stellen. On w pierwszym wierszu mówi: muszę stanąć na mym posterunku i udać się na basztę. Was ein Turm ist, ist klar. Co to jest właśnie wieża albo baszta, to na pewno wszystkim jest jasne. Ein erhöhter Teil in einer Stadtmauer, wo ich alles überblicken kann. Była to baszta, która była wbudowana w mury miasta i umożliwiała spojrzenie na wszystko wokoło. Und Habakuk sagt, da will ich mich mal drauf stellen. I Habakuk tak powiedział sam do siebie: ja tam chcę wejść. Und da will ich spähen, Ausschau halten. I ja tam będę trwał na tym posterunku i będę się przypatrywał. Um zu sehen, was er mit mir reden wird. Aby spojrzeć i zobaczyć, co on chce ze mną rozmawiać. Was ich ihm erwidern will auf meine Klage. I co on mi odpowie na moją skargę. Ich will es vorwegnehmen. Chciałbym to już wcześniej teraz podać. Das Herrliche ist. To, co jest właśnie najwspanialsze. Zu dieser Erwiderung kommt es nicht. Erwiderung, was ich, Kapitel 2, Vers 1, was er mit mir reden und was ich erwidern soll auf meine Klage. Do tego momentu, żeby usłyszał odpowiedź od Boga, to na całe szczęście nie dochodzi. Aus dieser Erwiderung wird Anbetung. Bo z tej odpowiedzi staje się, ta odpowiedź przekształca się w uwielbienie. Aber dieser Turm ist nicht nur ein Turm, er ist auch eine Warte in dem Leben von Habakuk. Ale ta wieża nie tylko jest właśnie tym posterunkiem, na którym w życiu staje Habakuk. Das ist ein ergreifender Ausdruck. Jest to chwytające za serce wyrażenie. Und wir haben das öfter im Alten Testament, dieses Wort. I często takie słowo czytamy w Starym Testamencie. Und die Bedeutung ist sehr breit, es wird verschieden übersetzt. I znaczenie tego słowa jest bardzo szerokie i w różnorodny sposób to słowo jest tłumaczone. Aber die zur Herzensgehende Übersetzung ist im ersten Buch Samuel. Ale to, co najbardziej porusza serce, to jest zapisane w Księdze Samuela. Da heißt es einmal: bei mir bist du wohl bewahrt. Tam jest napisane: przy mnie jesteś dobrze przechowany. Und das ist der gleiche Ausdruck wie dieses Wort warte. I to jest dokładnie takie same wyrażenie, jak tutaj ten określenie posterunek. Habakuk befindet sich also jetzt auf einem Turm, wo er Ausschau halten kann. Habakuk znajduje się teraz na tej wieży, gdzie może wszystko obserwować. Wo er gleichzeitig versteht, dass er wohl bewahrt ist in Gott. I jednocześnie on to dobrze teraz rozumie, że jest dobrze zachowany, strzeżony w Bogu. Man merkt, wie sich der Herzenszustand von Habakuk langsam ändert. I możemy zauważyć, jak stan serca Habakuka pomału się zmienia. Der vorher diese drängenden Fragen hatte. Ten, który miał takie właśnie naciskające go bardzo mocno pytania. Er wird jetzt zu jemandem, der warten kann auf die Antwort Gottes. On staje się teraz kimś takim, który potrafi oczekiwać na odpowiedź Bożą. Vielleicht eine der schwersten Lektionen in der Schule Gottes überhaupt. Prawdopodobnie jedna z najtrudniejszych lekcji w szkole Bożej, którą musimy przejść. Lernen zu warten. Uczyć oczekiwania. Zu warten auf eine Antwort Gottes. Oczekiwania na odpowiedź Bożą. Zu warten auf eine Handlung Gottes. Oczekiwania na działanie Boże. Bei diesen typischen Warum-Fragen unseres Lebens. Jeśli chodzi o te typowe pytania dlaczego, które pojawiają się w naszym życiu. Wir merken, es gibt eine Möglichkeit, das lernen zu können. A więc zauważamy, że jest taka możliwość, że można się tego nauczyć. Dadurch, dass er sich jetzt in die Gegenwart Gottes begibt. A to tylko z tego powodu, jeżeli ktoś się udaje, aby przebywać w obecności Bożej. Und dann lesen wir, dass der Herr antwortet. I czytamy o tym, że Pan daje odpowiedź. Er antwortet in einem Gesicht. I Pan daje mu odpowiedź w widzeniu. Es gab gewisse Zeiten, da hat Gott häufiger in Gesichten geantwortet. Były takie czasy, w których Bóg częściej przemawiał przez widzenia. Manchmal heißt es, Gesichter waren selten im Buch Samuel am Anfang. Na początku Księgi Samuela jest napisane, co czasami się zdarzało w Starym Testamencie, widzenia w tym czasie były rzadkością. Aber es gab auch Zeiten, da antwortete Gott durch Gesichte. Ale były i takie czasy w Izraelu, w których Bóg odpowiadał przez widzenia. Und Gott sagt, grabe es in Tafeln ein. I Bóg mu powiedział, to wyryj dobrze na tablicy, damit man es geläufig lesen kann. Aby można było to szybko i sprawnie przeczytać. Das ist ein schwerer Ausdruck. Jest to bardzo trudne wyrażenie. Und es gibt Leute, die meinen, das bedeutet, er hat das in großer Schrift an diesen Turm geschrieben, was er gesehen hat. A są ludzie, którzy myślą, że on miał wziąć dużą tabliczkę glinianą, aby dużymi literami wypisać to, co widział. Und dann konnten Leute, die vorbeiliefen, es beim Laufen lesen. I aby ludzie, którzy przechodzą obok, mogli to w czasie przechodzenia obok przeczytać. Aber was bringt das für einen geistlichen Sinn? Ale to określenie ma w sobie głębokie duchowe znaczenie. Man kann das auch anders verstehen. Bo można je też również inaczej zrozumieć. Die Leute gingen an dem Turm vorbei. Ludzie przechodzili obok tej wieży. Sie sahen das, was er aufgeschrieben hatte. Oni widzieli wszystko to, co on napisał. Und sie beginnen, oder sie fingen an zu laufen. I wtedy oni zaczęli biegnąć. Und zwar nach dem, was wir in Hebräer 12 finden. A mianowicie według tego słowa, które możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków. Hebräer 12, vers 1. 12 rozdział listu do Hebrajczyków, pierwszy wiersz. Indem wir jede Bürde und die leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausharren laufen den vor uns liegenden Wettlauf, hinschauend auf Jesus. Druga linijka. Złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale wyścigu, który jest przed nami, patrząc na Jezusa. Und ich denke, das ist die Bedeutung in Habakuk 2. Ja myślę właśnie, że takie jest znaczenie tego treści drugiego rozdziału Habakuka. Sie wurden hingewiesen beim Vorbeigehen an diesem Turm auf ihre Sünden in ihrem Leben. Oni przechodząc obok tej wieży, patrząc na to, co było napisane, otrzymywali tą wskazówkę na grzechy, które pojawiły się w ich życiu. Gott hat das aufgeschrieben, damit sie dort ihre Sünden sehen konnten. Bóg to też tam napisał, aby oni rzeczywiście mogli swoje grzechy zobaczyć. Damit sie diese Sünden ablegten. Ablegen, wegtun. Aby oni mogli te grzechy ze swojego życia odłożyć na bok. Und damit sie anfangen, den vor ihnen liegenden Wettlauf zu laufen. Aby w końcu rozpoczęli tą przed nimi leżącą bieżnią biec do przodu. Hinschauend auf Jesus. Spoglądając na Jezusa. Damit sie endlich in Heiligkeit ihr Leben führen. Aby w końcu mogli zacząć życie prowadzić w świętości. Denn das sehen wir auch nachher in Vers 3. Gdyż to również oglądamy w następnym trzecim wierszu. Er spricht noch einmal von diesem Gesicht. On jeszcze raz mówi o tym widzeniu. Er sagt, es wird kommen. I on mówi, że to się wypełni niezawodnie. A to, że jeszcze ono zwleka z wypełnieniem, to nic innego jak objaw łaski Bożej. Czy tego nie zauważamy, że tutaj oglądamy treść, w tej treści nasze czasy? Gdy ludzie stawiają znowu to pytanie, a gdzież jest przyjście obiecane Jego, Pana? Warum passiert nichts von diesen angekündigten Dingen? Dlaczego nic nie dzieje się z tych już dawno ogłoszonych rzeczy? Stimmt das vielleicht alles gar nicht, was in der Bibel steht? Czy to w ogóle jest prawdą, co w Biblii jest napisane? Und Gott sagt, es wird geschehen, wie ich es angekündigt habe. A Bóg powiedział, wszystko się stanie, to co ja ogłosiłem. Und dass es noch Gnadenzeit gibt, ist nur die Gnade Gottes, dass Menschen noch zu Gott kommen können. A to, że jest jeszcze czas łaski, to jest objaw właśnie łaski Bożej po to, aby mogli ludzie jeszcze do Boga przychodzić. Darum schiebt diese Entscheidung nicht auf die lange Bank. Aby człowiek ciągle nie odsuwał od siebie podjęcia tej najważniejszej decyzji w swoim życiu. Denn was Gott angekündigt hat, wird passieren. Dlatego, że to, co Bóg ogłosił, to z całą pewnością wypełni się i stanie się. Und dann ist es zu spät. A wtedy się okaże, że jest za późno. Es strebt zum Ende hin. Es lügt nicht. I wszystko to się spełni, nie opóźni się. Wenn es sich verzögert, so harre darauf. Ale jeśli się jeszcze odwleka, to wyczekuj go. Denn kommen wird es, es wird nicht ausbleiben. Gdyż na pewno się spełni i nie opóźni się. Und das ist ein herrlicher Hinweis auf Jesus Christus. I to jest właśnie wspaniałą wskazówką na Jezusa Chrystusa. Jetzt mag jemand denken, wie kann er sagen, das ist ein Hinweis auf Jesus Christus, wenn hier die Rede ist von es. Es wird kommen, das Gericht. Może ktoś by pomyślał, jakaż tu może być wskazówka na Jezusa Chrystusa, jeżeli tu przecież w tych wierszach mowa jest o tym, że ma przyjść wkrótce sąd. Wir müssen ins Neue Testament gehen, wo der Vers zitiert wird. To musimy w tym celu przejść do Nowego Testamentu, w którym ten wiersz jest zacytowany. In Hebräer 10 czytamy o tym w liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale. Und jetzt merken wir, was Gott aus diesem Vers macht. I teraz możemy zauważyć, co Bóg zrobił z tego wiersza. Vers 37. Możemy spojrzeć na wiersz 37, Hebrajczyków 10 rozdział. Dennoch eine ganz kleine Zeit und der kommende wird kommen und nicht ausbleiben. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Was macht Gott aus dem Wörtchen es im Alten Testament? Co Bóg właśnie zrobił z tym małym słówkiem, że ono się wypełni, te ono. Es gibt uns hier die Aufschlüsselung, was damit gemeint ist. Tu właśnie chodzi o tą zagadkę, co tutaj pod tym określeniem jest zawarte. Es geht um eine Person. Tu chodzi o właśnie tą jedną osobę. Und wer ist der kommende? A kim jest ten, który ma przyjść? Vielleicht finde ich einen Vers in Matthäus 11, doch Matthäus 11, Vers 3. I spójrzmy do Mateusza, do 11 rozdziału, do 3 wiersza. Vers 2, als aber Johannes im Gefängnis die Werke des Christus hörte, sandte er durch seine Jünger und ließ ihm sagen. Możemy przeczytać już drugi wiersz, Mateusza 11 rozdział. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o czynach Chrystusa, wysłał uczniów swoich i kazał mu powiedzieć: Bist du der kommende? Czy ty jesteś tym, który ma przyjść? Der kommende ist ein anderer Name für Jesus Christus. Ten przychodzący to jest po prostu inne imię Jezusa Chrystusa. Für den verheißenen Messias, für den verheißenen König. Imię tego obiecanego Mesjasza, tego obiecanego króla. Und sogar in den Psalmen wird er als der Kommende bezeichnet. A nawet też i w psalmach jest on określany jako ten, który przychodzi. Das heißt, wenn Habakuk in Vers 3 von es spricht, dann meint er damit den Kommenden. A jeżeli właśnie mówi, że w tym Habakuku w 2. rozdziale 3. wierszu, że on przyjdzie, to z całą pewnością on przyjdzie. Das heißt, er weist hier hin auf Jesus Christus. I ten wiersz wskazuje na Jezusa Chrystusa. Und er bringt jetzt seinen Sohn in die Lebensumstände von Habakuk hinein. I Bóg wprowadza swojego Syna właśnie w te życiowe okoliczności tego Habakuka. I teraz możemy zrozumieć, dlaczego Habakuk nagle staje się tak bardzo spokojny. Nie z tego powodu, że okoliczności życiowe się zmieniły. Grzech wokoło niego był dokładnie tak samo obrzydliwy, jak w 1. rozdziale jest opisane. A ogłoszony w 1. rozdziale sąd w postaci narodu chaldejskiego dalej jeszcze był tym, który na pewno się spełni i już stoi u drzwi. Aber Gott bringt jetzt seinen Sohn in die Lebensumstände von Habakuk. Ale Bóg teraz wprowadza swojego Syna w okoliczności życia Habakuka. Und das ist das Geheimnis der inneren Herzensruhe. I to jest tajemnica tego wewnętrznego spokoju w sercu. Und das ist der Grund, warum Habakuk jetzt die Antwort auf seine zweite Frage verstehen kann. I to jest właśnie powód, dlaczego Habakuk może zrozumieć odpowiedź na jego drugie pytanie. Vorher kommt noch dieser Vers, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. A wcześniej jest to określone, że sprawiedliwy będzie z wiary żył. Ein Hinweis auf die Gläubigen. Jest to na pewno wskazówka na ludzi wierzących. Er wird sogar dreimal im Neuen Testament zitiert. I ten wiersz nawet 3-krotnie jest w Nowym Testamencie zacytowany. Und jedes Mal wird ein anderes Wort betont. I za każdym razem w cytacie nowotestamentowym inne słówko jest podkreślone. Wir können das jetzt nicht aufschlagen. Nie mamy czasu, aby to wszystko teraz otwierać. Aber einmal ist es der Gerechte. Ale najpierw w jednym miejscu jest podkreślony sprawiedliwy, der gerechtfertigt worden ist auf Grundlage seines Glaubens an Jesus Christus, ten, który został usprawiedliwiony na podstawie wiary w Jezusa Chrystusa. Dann wird einmal die Seite betont, dass es der ist, der glaubt. W drugim miejscu jest podkreślone ten, który wierzy. Und dann ist es die Seite, dass er leben wird. Da wird das Leben betont. A w trzecim miejscu jest ten, który będzie żył, i tu jest podkreślone życie. Man merkt, wie sich alles so langsam im Herzen von Habakuk verändert. I możemy zauważyć, jak wszystkie te sprawy pomału się teraz zmieniają w sercu Habakuka. In Vers 12 von Kapitel 1 ist noch die Rede, wir werden nicht sterben. I w 12 wierszu tego pierwszego rozdziału jest wspomniane o tym, że my nie pomrzemy. In Kapitel 2 ist die Rede von Leben. A w drugim rozdziale mowa jest o życiu. Natürlich, es ist das Gleiche. Naturalnie jest to wszystko jedno i to samo. Aber es ist die positive Seite der Aussage. Ale to jest właśnie pozytywna strona tej wypowiedzi. Und man merkt, das Herz von Habakuk verändert sich. I można zauważyć, jak właśnie serce Habakuka się tutaj przemienia. Was anschließend kommt, will ich kurz zusammenfassen. I teraz na zakończenie możemy wszystko tak krótko streścić. Gott sagt, ich weiß das alles, auch wie schrecklich die Chaldäer sind. Bóg mówi, ja również to dobrze wiem, jak strasznymi są ci Chaldejczycy. Und es wird dann ab Vers 6 bis am Ende von Vers 17 wird in einem Wechselgesang Kennzeichen der Völker aufgezählt. I w trzecim rozdziale od 6. do 17. wiersza w takim dialogu są pokazane, w jaki sposób wszystkie narody ziemi będą drżały. Es ist ein Spottlied ohne Namen. Jest to taka pieśń pośmiewcy, która nie ma tutaj swojej nazwy. Und es beginnt immer mit wehe dem. Zawsze rozpoczyna się od tego słowa biada tym. Und es kommt anschließend immer ein göttliches denn. I zawsze do tego dołączone jest to boskie słowo gdyż. Allerdings nicht bei dem letzten wehe. Za wyjątkiem ostatniego biada. Bei dem 5. wehe in Vers 19. A w przypadku 5. biada, w przypadku wierszu 19. Denn das 5. wehe beschreibt eine Sünde direkt gegen Gott. Dlatego, że te 5. biada opisuje grzech bezpośrednio popełniony przeciwko Bogu. Przepraszam, to wszystko są wiersze z 2. rozdziału. Die ersten 4 Wehe beschreiben mehr die Sünden gegen andere Menschen. Dlatego, że te pierwsze 4 biada są tym, co jest opisane jako grzech popełniony przeciwko ludziom. Und das sind auch Gefahren für uns Gläubige, die hier beschrieben werden. I to też są niebezpieczeństwa dla nas, ludzi wierzących, jakie tutaj są opisane. Wie zum Beispiel Habgier bei dem ersten Wehe. Habgier, dass ich mehr haben möchte, als mir zusteht. Na przykład jako pierwsze tutaj jest wymienione te pożądanie posiadania, jako pierwsze biada tu jest wspomniane. Oder Hochmut bei dem zweiten Wehe. Albo na przykład pycha w przypadku 2. biada. Es lohnt sich mal, sich dieses Wehe zu Hause durchzulesen. Tak, to naprawdę się opłaca, aby w domu przeczytać ten 2. rozdział w tych końcowych wierszach i przyjrzeć się, dlaczego jest wymienione tyle razy biada. Und sein eigenes Leben daran zu prüfen. I pod tym względem swoje własne życie w tym świetle tego słowa sprawdzić. Aber das letzte Wehe, das ist direkt gegen Gott, da geht es um Götzendienst. Ale ostatnie biada w 19. wierszu 2. rozdziału jest to grzech, który jest popełniony bezpośrednio przeciwko Bogu. Und da kommt nicht ein göttliches denn, sondern ein göttliches aber. I tu nie powstaje, nie jest napisane Boże gdyż, tylko tutaj jest napisane ale Boże, ale to się stanie. Vers 20, aber der Herr ist in seinem heiligen Palast, schweige vor ihm ganze Erde. A 20. wiersz kończy ten rozdział słowami: ale Pan jest w swoim świętym przybytku, umilknij przed Nim cała ziemia. Das heißt, Gott sagt zu Habakuk, ich weiß, dass die Chaldäer so schlimm sind. A to oznacza, że Bóg powiedział do Habakuka, ja dobrze wiem, że Chaldejczycy są tak złym narodem. Und deswegen werde ich andere Völker senden und sie züchtigen. I to dlatego ja poślę inny naród, aby oni byli przez ten inny jeszcze naród też przećwiczeni. Und so wird ein Volk nach dem anderen gezüchtigt werden durch Gott, durch ein anderes Volk. I tak widzimy, że naród po narodzie jest w sądzie Bożym poprzez drugi naród, który znowu jest w sądzie poprzez trzeci naród. Weil sie alle nicht den Ansprüchen Gottes genügen. Dlatego, że żaden z tych narodów nie spełnił Bożych wymagań. Und das Ganze wird enden, wenn Gott einmal das Endgericht aussprechen wird. I wszystko to zakończy się dopiero wtedy, gdy Bóg wypowie ostatnie słowo w sądzie ostatecznym. Habakuk, wenn du also verstehen willst, warum auch die Gläubigen so viele Probleme in ihrem Leben haben. A to oznacza, że Habakuk mógł dowiedzieć się, dlaczego wierzący w swoim życiu mają tyle różnych problemów. Dann musst du auf das Ende sehen. Ale Habakuku, ty musisz spojrzeć najpierw na sam koniec. So ähnlich wie bei Asaf. Dokładnie tak samo, jak to było też w przypadku Asafa, der auch diese Fragen hatte, który też tego rodzaju pytania postawił, aber der die göttliche Antwort erst dann verstand, als er einen Blick in die Zukunft warf. Ale on zrozumiał Bożą odpowiedź dopiero wtedy, gdy on spojrzał na Bożą wskazówkę na przyszłość. Und sah, was das Ende sein wird. I on wtedy mógł zauważyć, jaki jest koniec. Die einen werden ewig getrennt sein von Gott. I widział, że jedni będą na wieki oddzieleni od Boga. Und die anderen werden leben. A inni będą żyli. Leben in der Ewigkeit Gottes. Będą żyli na wieczność, w tej wieczności Bożej. Und das gibt diesem wartenden Propheten innere Ruhe. I to właśnie daje temu oczekującemu prorokowi ten wewnętrzny spokój. Und dann noch kurz zu Kapitel 3. I teraz króciutko spójrzmy na trzeci rozdział. Von einer Erwiderung lesen wir nichts mehr. Von einer Entgegnung. Nein, dass er nichts dagegen sagte, was Gott ihm sagte. Niczego nie czytamy, aby on dał jakąkolwiek odpowiedź Bogu na to, co Bóg mi jemu powiedział. Sondern wir lesen in dem ersten Vers Gebet Habakuks des Propheten nach Schigionot. Ale czytamy w pierwszym wierszu modlitwa błagalna proroka Habakuka na melodię trenów. Diesen Ausdruck haben wir noch einmal im Psalm 7, Vers 1. Te wyrażenie znajdujemy w Psalmie 7 w pierwszym wierszu. Und es bedeutet so viel wie in bewegten Rhythmen. A to tyle oznacza, jak właśnie w takich pląsach. Und dort war David in ähnlichen schwierigen Lebensumständen. A w tym Psalmie 7 oglądamy Dawida, który też był w trudnych życiowych okolicznościach. Also es beginnt auch mit Schigajon in Vers 1 von David. I dlatego tutaj ten psalm zaczyna się od tego określenia pieśń Dawida, czyli z hebrajskiego Shigajot. Dass er dem Herrn sang wegen der Worte des Benjamiters Kusch, którą zaśpiewał Panu z powodu Kusza Benjamina. Herr, mein Gott, zu dir nehme ich Zuflucht. Panie Boże mój, u Ciebie szukam schronienia. Und dann breitet David vor Gott alle seine Probleme aus, seine Herzensprobleme. I tam Dawid rozpościera przed Bogiem wszystkie swoje problemy serca. Und ganz am Ende hat sich auch sein Herzenszustand geändert. A pod koniec tego psalmu widzimy, jak zmienia się całkowicie stan jego serca. Dann heißt es plötzlich in Vers 18: Ich will den Herrn nach seiner Gerechtigkeit preisen. I nagle czytamy w 18 wierszu od drugiej linijki: Sławić będę Pana według sprawiedliwości Jego. Und den Namen des Herrn des Höchsten besingen. I opiewać będę imię Pana Najwyższego. Wie ist ein solcher Sinneswandel möglich? Jak to jest możliwe, aby taka przemiana nastąpiła w duszy? Weil in diesem Psalm das Herz von David. Tutaj w tym psalmie oglądamy serce Dawida. Von den Umständen weg auf Gott gerichtet wurde. Niezależnie od okoliczności, w jakich on się znajdował, jego serce zostało skierowane na Boga. Und so wird dieser sorgenvolle David, I ten Dawid, który tak pogrążony jest w tych troskach i zmartwieniach, am Ende dieses Psalms ein preisender David, staje się pod koniec tego psalmu Dawidem, który może teraz dać Bogu chwałę i sławę. Und beides wird eingeleitet durch diese Shigionot. I obydwie te pieśni tutaj w psalmie 7, jak również też i ta modlitwa w tym 3. rozdziale Habakuka określone są w języku hebrajskim jako pieśń Shigaot. Es steht dort Gebet Habakuks. Jest wprawdzie tutaj napisane modlitwa Habakuka. Es ist aber gar kein richtiges Gebet, was in Kapitel 3 folgt. Ale tak w zasadzie to nie jest właściwie modlitwa, którą czytamy w 3. rozdziale. Sondern das Gebet ist eigentlich nur der erste Vers. Ale modlitwą jest w zasadzie tylko pierwszy wiersz. Also Vers 2, Herr, ich habe deine Kunde vernommen, ich fürchte mich. Albo nawet jeszcze wiersz 2, Panie, słyszałem wieść od Ciebie. Belebe dein Werk inmitten meiner Jahre. Ty, Panie, w najbliższych dniach tchnij w nie życie swoje, w najbliższych latach objaw je. Er sagt sozusagen, dass er das Wirken Gottes in seinen Lebensprüfungen erleben möchte. On mówi tutaj, że on to działanie Boże w tych jego doświadczeniach życiowych chce przeżywać. Das ist das, wenn es hier heißt, belebe mich. A to oznacza właśnie to określenie tutaj napisane, ty mnie tutaj ożyw, albo daj mi takie... Und danach bittet er gar nichts mehr von Gott. A następnie nie czytamy, aby on cokolwiek jeszcze prosił od Boga. Danach kommt plötzlich ein Lobpreis über die Macht Gottes. Potem nagle tutaj wypływa ta pieśń pochwalna co do tej mocy Bożej. Dass Gott sogar die Naturgewalten benutzt hat, um sein Volk zum Ziel zu bringen. Że Bóg może nawet te i moce tej przyrody używać, aby do swojego celu dojść. Zum Beispiel Vers 8. Na przykład to czytamy w wierszu 8. Ist der Herr gegen die Ströme entbrannt? Czy Twoja pobłądliwość, Panie, zwraca się przeciwko rzekom? Richtet sich etwa dein Zorn gegen die Ströme, dein Grimm gegen das Meer, dass du einherziehst auf deinen Rossen, deinen Wagen der Rettung? Czy gniewasz się na strumienie? Czy oburzasz się na morze, że siadasz na swoje rumaki, na swoje wozy zwycięskie? Oder in Vers 10, es sahen dir zitternd in die Berge, eine Wasserflut fuhr daher. Albo wiersz 10, na Twój widok drżą góry. Nun, es ist eine bildhafte Sprache der Macht Gottes. Tak, to jest tutaj obrazowa mowa pokazująca wszechmoc Bożą. Wann benutzte Gott die Wasser für sein Volk? Kiedy Bóg wykorzystał wodę dla swojego narodu? Nun, als sie aus Ägypten auszogen. No wtedy, gdy oni wychodzili z Egiptu. Da stand die Wasser wie eine Wand, dass sie trockenen Fußes durchziehen konnten. Wtedy wody stanęły jak ściana i oni suchą stopą mogli przejść przez morze. Und als sie ins verheißene Land einzogen durch den Jordan, a również i wtedy, gdy oni przez Jordan przechodzili do tego obiecanego kraju, da stand das Wasser wieder, dass sie trockenen Fußes hindurchgehen konnten. To znowu wody stanęły jak mur, a oni suchą stopą mogli przejść do obiecanego kraju. Das heißt, Habakuk beschreibt hier die Größe Gottes auf den Wegen seines Volkes. A tym samym Habakuk opisuje wielkość Bożą, jaką jego naród mógł doświadczać na tych drogach, którymi Bóg ich prowadził. Und nachdem er so zurückgeblickt hat, i potem, gdy on tak właśnie spojrzał wstecz, so blickt er jetzt in die Zukunft. To nagle teraz zmienia swój kierunek spojrzenia i spogląda w przyszłość. Und jetzt merken wir, wie dieser Habakuk innerlich gewachsen ist. I teraz możemy zauważyć, jak ten Habakuk wewnętrznie wzrasta. Kapitel 1, wir werden nicht sterben. W 1. rozdziale jest takie określenie, że my nie pomrzemy. Kapitel 2, wir werden leben. W 2. rozdziale już zmienia się to, ale my będziemy żyli. Kapitel 3 in Vers 16. A w 3. rozdziale w 16. wierszu Ich werde ruhen am Tag der Drangsal. Ja będę mógł spoczywać spokojnie w dniu ucisku. Noch einmal verstehen wir, was das hier bedeutet? Jeszcze raz, czy my możemy zrozumieć, co to wszystko oznacza? Nichts und gar nichts hat sich äußerlich verbessert. Nic, w ogóle nic w tych zewnętrznych rzeczach się nie zmieniło. Und trotzdem kommt Habakuk dazu und er sagt es ganz persönlich jetzt. A pomimo tego Habakuk dochodzi teraz do tego, że całkowicie osobiście może powiedzieć: Ich werde ruhen. Ja będę mógł spoczywać. Er konnte sagen: Wir werden nicht sterben. Es war eine Tatsache. On mógłby powiedzieć: my nie umrzemy, bo to też było prawdą. Der Gerechte wird leben. Es gilt für jeden Gerechten. Eine Tatsache. Sprawiedliwy będzie żył, to jest też prawda. Aber er kann nicht sagen: Wir werden ruhen. Ale niestety nie mógł on powiedzieć tutaj: my będziemy spoczywali. Es ist ja ein persönlicher Herzenseingriff im Leben von Habakuk. Dlatego, że tutaj jest osobista zmiana w sercu tego Habakuka. Und so kann er sagen: Ich werde ruhen. Was für ein gewaltiges Wort. I to dlatego on mógł powiedzieć: to ja będę mógł teraz spocząć, bo to jest naprawdę wielkie, potężne słowo. Aber es geht noch weiter. Ale to dalej jeszcze tutaj jest pociągnięte. Habakuk sagt in Vers 17: Auch wenn ich nichts mehr haben werde. I Habakuk teraz zaczyna w tym 17 wierszu mówić: nawet gdybym nie miał niczego w życiu, wenn Gott mir vielleicht alles nehmen wird, nawet gdyby Bóg mi wszystko zabrał, aber eins kann Gott mir nicht nehmen, ale jednej rzeczy Bóg nie może mi zabrać, und das ist mein Herr, mein Heiland, meine Beziehung zu ihm. A to jest właśnie mój związek z moim Panem i Zbawicielem. Und so kann er in Vers 18 sogar sagen: Ich aber. I dlatego mógł też nawet powiedzieć w wierszu 18: lecz ja. Ich will in dem Herrn frohlocken. Ja będę radował się w Panu. Will jubeln in dem Gott meines Heils. Będę się weselił w Bogu mojego zbawienia. Soweit hat die Gemeinschaft mit Gott diesen Habakuk gebracht. Do takiego właśnie stanu i do takiej wypowiedzi doprowadziła Habakuka społeczność z jego Bogiem. I do takiego stanu Bóg chciałby doprowadzić każdego z nas z osobna. Ale my musimy wszystkie nasze pytania, dlaczego, w dokładnie taki sam sposób omówić z Bogiem, jak On to uczynił. In Demut, ohne Gott anzuklagen. Zawsze w pokorze, w niczym nie oskarżając Boga. Wir brauchen diese Turm, diese Wacht in unserem Leben. Potrzebujemy w naszym życiu właśnie tą strażnicę, tą wieżę. Dieses Ausschau halten auf seine Antwort. I te wyczekiwanie i spoglądanie, jaką Pan da mi odpowiedź. Das Wegblicken von den Lebensumständen. I odwrócenie swojego wzroku od tych okoliczności życiowych. Und ich weiß, dass man das leicht sagen kann. Oczywiście ja wiem, że to jest bardzo łatwo powiedzieć. Aber das Buch Habakuk zeigt uns, dass das gar keine leichte Sache ist. I ta cała księga Habakuka nam pokazuje, że w rzeczywistości to nie jest łatwą rzeczą. Und Gott erwartet auch nicht, dass wir das als leicht empfinden. Bóg też nawet tego nie oczekuje od nas, abyśmy to odczuwali jako rzecz łatwa. Gott benutzt ein komplettes Bibelbuch, um zu zeigen, wie das funktionieren kann. Bóg używa całej swojej kompletnej księgi Biblii, aby nam pokazać, jak to może zafunkcjonować. Und wo das Ganze endet? I czym się cała ta księga kończy? Das endet am Ende von Vers 19. Kończy się tym 19 wierszem. Dem Vorsänger mit meinem Saitenspiel. Pod koniec tego wiersza przewodnikowi chóru przy wtórze instrumentów strunowych. Er weiß, dass er ruhen wird. On wie, że będzie mógł odpoczywać. Er weiß, dass er frohlocken wird. On wie, że będzie mógł wyskakiwać z radością. Und er weiß, dass er Loblieder anstimmen kann. On wie, że będzie mógł zaintonować pieśni pochwalne. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, es sind Loblieder in der Nacht. Ale nigdy nie zapominajmy tego, że to są pieśni pochwalne w nocy. Noch einmal, es hatte sich nichts geändert. Bo jeszcze raz to powtarzam, nic z okoliczności się nie zmieniło. Zum Schluss noch zwei kurze Beispiele dazu. A na zakończenie jeszcze dwa krótkie przykłady do tego. Ein solches Loblied konnte der Apostel Paulus anstimmen. Podobną pieśń pochwalną mógł zaintonować apostoł Paweł. In Apostelgeschichte 16. W 16 rozdziale Dziejów Apostolskich to oglądamy. Nachdem sie in Vers 22 und 23 ausgepeitscht und ins Gefängnis geworfen wurden, w 22 i 3 wierszu czytamy o tym, że oni zostali ubiczowani i wrzuceni do więzienia. Heißt es in Vers 25, sie Lob sangen Gott. Nagle czytamy w 25 wierszu, śpiewali i wielbili Boga. Aber achten wir darauf, vorher heißt es Mitternacht. Ale zwróćmy uwagę na to, co jest napisane na początku tego wiersza 25, około północy. Zu dem Zeitpunkt, wo die Nacht am dunkelsten war, a więc w czasie, w którym noc jest najciemniejsza, vielleicht auch, wo ihre äußeren Umstände am dunkelsten gewesen sind. Tak, to wskazuje na to, że te okoliczności życiowe tego Pawła i Sylasa, jak również i nasze, mogą być najciemniejsze w tym momencie. Vielleicht, wo die Schmerzen am größten waren, wtedy, gdy ich bóle pleców były może największe, da stimmten sie diesen Lobgesang an. Wtedy oni zaintonowali tą pieśń pochwalną. Und wir haben gestern in 1. Mose 19 gelernt. A my wczoraj mogliśmy się nauczyć z wykładu z pierwszej Księgi Mojżeszowej z 19 rozdziału, dass diese Tageszeitangaben dort nicht nur stehen, um uns Geschichte zu bringen, że te pory dnia, które tam są wymienione, to nie tylko są wspomniane po to, abyśmy mogli zrozumieć treść historyczną, sondern eine geistliche Botschaft steckt da drin. Ale że tam właśnie za tym określeniem pory dnia tkwi ukryta duchowa treść. Und so konnten sie hier Mitternacht in der tiefsten Nacht einen solchen Lobgesang anstimmen. I oni mogli właśnie o północy, w tej najciemniejszej czasie nocy, zaśpiewać pieśń pochwalną. Und das letzte Beispiel, womit ich dann schließen möchte, a ostatni przykład, na którym chciałbym już zakończyć, ist natürlich der Herr Jesus selbst. To naturalnie może być sam Pan Jezus. Markus 14. Oglądamy go w Ewangelii Marka w 14 rozdziale. Wieder haben wir eine Zeitangabe in Vers 17, als es Abend geworden war. Znowu mamy tutaj podany akurat czas pory dnia, a gdy nastał wieczór. In den anderen Evangelien lesen wir, dass sogar mittlerweile die Nacht eintraf, als Judas von dem Obersaal herausging. A w innych Ewangeliach czytamy o tym, że nastała ciemna noc, gdy Judasz wyszedł z tej górnej sali, gdzie byli zgromadzeni. Und ohne Judas fand das Brechen des Brotes statt. I bez obecności Judasza rozpoczęło się łamanie chleba. Ich meine nicht die Passafeier, da war Judas noch dabei. Wprawdzie jeszcze w czasie obchodzenia tej żydowskiej Paschy Judasz był obecny. Es war aber Nacht, als er hinausging, heißt es, glaube ich, in Lukas oder Johannes. I zdaje się w Łukasza albo w Jana jest napisane, gdy Judasz wychodził, była już noc. Was lesen wir da von dem Herrn Jesus in Vers 26? A co czytamy o Panu Jezusie w wierszu 26? Und als sie, also der Herr Jesus auch, ein Loblied gesungen hatten. A gdy oni, czyli równocześnie też i uczniowie i Pan Jezus, zaśpiewali pieśń pochwalną, hymn, skąd oni mogli wiedzieć, że przed nim stały te największe cierpienia, o których już właśnie ogród Getsemane daje nam tylko troszeczkę tak wzmian poznać, konnte er trotzdem dieses Loblied mitsingen. A jednak Pan mógł razem z nimi zaśpiewać tą pieśń pochwalną. Es ist das, was wir in Habakuk gelernt haben, nur in vollkommener Weise. To jest właśnie dokładnie to samo, co nauczyliśmy się z księgi Habakuka, ale tu oglądamy to w doskonały sposób. Ein Lobgesang in der Nacht. Pieśń pochwalna w środku nocy. Aber die Grundlage dafür ist, ale podstawą tego wszystkiego jest, dass wir praktische Gemeinschaft mit ihm haben, że mamy praktyczną społeczność z nim. Und dann kann er unsere Herzen, egal in welchen Lebensumständen wir sind, dazu bringen. I do tego on może doprowadzić nasze serca, niezależnie od okoliczności, w jakich się znajdujemy. Wie barmherzig ist unser Gott. O, jak miłosiernym jest nasz Bóg.